Wczoraj w ramach programu Zima w mieście nasza kamera zarejestrowała początkujących aktorów w MDK-u. Dzisiaj odwiedziliśmy instruktorkę zespołu Skaza, Manuelę Krzykałę, która kończyła 3-dniowe warsztaty taneczne. Czy przez ten krótki czas odkryła talenty, które będzie teraz rozwijać? Ferie zimowe to czas nie tylko na odpoczynek od szkoły, ale również okazja do poświęcenia czasu na swoje pasje. Nie inaczej wykorzystały go dzieciaki, które zdecydowały się na warsztaty taneczne w Raciborskim Domu Kultury, które przez 3 dni prowadził duet znanych raciborskich instruktorów Manueli i Denisa. Nad czym pracowaliśmy? Każdego dnia inna technika taneczna. W poniedziałek zaczęliśmy tak na luzie, czyli każda grupa wybrała sobie styl, w którym chce ćwiczyć. Głównie taniec nowoczesny, raga, jakieś elementy dancehallu. Drugi dzień to street dance, a wczoraj pracowaliśmy w technice tańca współczesnego. W warsztatach, które podzielone były na 3 grupy wiekowe, wzięły udział zarówno 6-latki, jak i młodzież. Wszyscy przygotowywali się dzisiaj do wspólnego finałowego występu przed rodzicami, który miał zaprezentować ich nowe umiejętności. A od kiedy tańczysz? Jak długo? No, rok czasu. Dlaczego lubisz tańczyć? No, bo tak jakoś. Lubię, jak muzyka leci i wtedy jakoś tak inaczej jest. A do jakiej muzyki najbardziej lubisz tańczyć? Ma swoje ulubioną? No, nie. Taką muzykę, w której dobrze słuchać rytm, taka najlepsza jest dla mnie. Pierwszy raz jesteś na takich warsztatach? Nie. Co roku chodzę, w lato i w zimowe. Dlaczego? Co cię skłania do tańca? No bo bardzo lubię tańczyć w domu. No też czasami w szkole tańczę na podwórku i po prostu lubię tańczyć. Poczucie rytmu i radość z tańca. Tego nie może zabraknąć u dziecka, które zechce na dłużej związać się z grupą Skaza, a po takich warsztatach można ten bilet otrzymać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby dziecko, które przychodzi tańczyć, żeby bawiło się tym tańcem, żeby nie było do tego zmuszane przez nikogo, żeby było naturalne przede wszystkim, żeby sprawiało to przyjemność. Nie tylko mi, ale również tej osobie, która tutaj przychodzi tańczyć. Bardzo zdolne dzieci przyszły na warsztaty. Kilku osobom zaproponowaliśmy uczestnictwo w zespole tanecznym Skaza. Także znalazły się takie diamenciki, perełki, z którymi mam nadzieję będziemy dalej współpracować z Denisem. A na kolejne warsztaty z Manuelą zapraszamy latem, w okresie wakacyjnym. Wówczas ich zwieńczeniem będzie występ przed szerszą publicznością na raciborskim rynku.